stretch it, make sure the money do. Stretch it, make sure the money do. Stretch it, make sure the money do. Stretch it, stretch it, stretch it. Yo, my bro just came from Dubai, now he wants four. Man, I told him that's madness. Money with the world, do backflips. Make sure you keep it all together, elastic. Stretch it, make sure the money do backflips. This one must have came from. If I say then it's gonna be a long thing. What you mean, man? I sound like this guy, which guy? I don't even know what he. Let me sip my tea, can't take me for a mug. Man, I've done it sometime, about time that it clock. Madass, never ended up in McDonald's. And I haven't had a trophy in long time. Must have thought that I played for the Gunners. Just came back from a Madass. See my guys, yeah, we don't do hat tricks. My guy put four and you come like I'm showering fresh trim. When I step, I don't do no facts. Like, how you say you run this game? I'm ahead of this game. True say that I lapped it. And I took a trip down to Monaco, went out to Paris. I feel like I'm. Thought I was gonna say it in Mbappe. These times I was up in late. Flew down the M1, that's more like Kante. They do threads on Twitter and ranting. Doing a Witamy Państwa bardzo serdecznie z obiektu Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski. Wraz ze mną komentować będzie to spotkanie Jacek Laskowski. Już za chwilę kolejny w tym sezonie mecz w rozgrywkach Division Rivals. Jacku, chyba będzie co oglądać. W meczach towarzyskich chodzi przede wszystkim o to, by zweryfikować w praniu słuszność podejmowanych przez trenera decyzji. Ben Yedder! Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać. Się jeszcze wielu świetnych akcji. To był wspaniały solowy rajd, zakończony precyzyjnym wykończeniem. Pokazał, na co go stać, jeśli zostawić mu trochę miejsca. Nie dał się zatrzymać. Obrońcy bali się faulować, a on błysnął techniką. Ruszył z piłką do przodu. Schodzi do środka. Zagrywa do tyłu, do kolegi. Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. Krótkie rozegranie. Raúl Jiménez. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Czyhali na błąd przeciwnika i się opłaciło. Przejęli piłkę. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Będzie okazja do kontry. Prostopadłe podanie. Troszkę się pospieszył z tym wyjściem. Szkoda. Była świetna sytuacja do zdobycia gola, ale jest spalony. Ryan Fraser. Ma piłkę, co z tego wyniknie? Mbappé przed szansą. Piłka nadal... Tak, gol! Obrona przeciwnika była całkowicie zdezorientowana. Świetne rozegranie akcji, dobre wyjście sam na sam z bramkarzem. No, naprawdę jest z niego wyborowy strzelec. Wyczuł, że bramkarz zrobi błąd i znakomicie go wykorzystał. Zdecydowanie, choć pierwsza interwencja golkipera była całkiem niezła. Na drugi strzał nie mógł nic poradzić. Doczekaliśmy się drugiej bramki w meczu. Jest 2-0. Ładnie się znalazł na skrzydle. No, cierpliwie budują teraz atak pozycyjny. No, dobrze wymieniają się piłką. Fraser! Świetnie zablokował to uderzenie. Luis Figo teraz. Ależ wybił obrońców na ma niepowtarzalną szansę. I piłka w rękach bramkarza. Bruno Fernandes. Szansa, może coś z tego będzie.
Dobre podanie minęło linię obrony. Ben Yedder. Dobrze pomyślane podanie górą. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol! Ależ on się teraz cieszy! Tak, tu był spalony. Sędzia podnosił chorągiewkę. Bramka więc nie zostanie uznana. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Wijnaldum. Pierre-Emerick Aubameyang. Ryan Fraser. Strzela! Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. I znowu broni, tym razem chwytając piłkę. I zaczną teraz z autu. Ryan Fraser. Wijnaldum. Bruno Fernandes. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Wijnaldum. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Neymar prostopadle. Mbappé. Piłka obroniona przez Alissona. Grają dalej. Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Z tak małej odległości niby wystarczy przyłożyć nogę, ale najpierw trzeba się znaleźć we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Popatrzmy na tę bramkę. Oddalają się jeszcze bardziej od rywali. Bezlitośnie wykorzystują dzisiaj każdy ich błąd. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Uwaga, strzał! Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Piłka ląduje w rękach bramkarza, ale to o tej poprzedniej interwencji warto przypomnieć. Znakomita. Pokazał cały swój kunszt. Wydawało się, że to jest nie do obrony. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Pressing ze strony rywali. Neymar w polu karnym. I piłka w rękach bramkarza. Bruno Fernandes. Dobrze przeczytał podanie. Genialne podanie. Mbappé. Uciekł obrońcom. Piłka nadal w grze po interwencji Alissona. Pudło mimo źle ustawionego bramkarza. Z tej pozycji minąć się z bramką to naprawdę wyczyn. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej wrzutem z autu. Ben Yedder. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Dobre, uruchamiające podanie. Gol! Cristiano Ronaldo! Zasłużone owacje z trybun. Spoglądamy na powtórkę. W jego wykonaniu wygląda to na dziecinnie proste. Tak, ale widać, że on wie, co robi. Przechytrzył całkowicie bramkarza. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Number 7, Cristiano Ronaldo. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Ronaldo, strata. Kylian Mbappé. Piłka trafia do przeciwników. Ronaldinho. Sędzia jednak nie przerwał gry. Neymar. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Ależ okazja Aubameyanga. No mieli okazję, ale tu w bramce jest Ter Stegen. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Centra w pole karne, przepychanki. Dobrze teraz Ter Stegen piąstkuje po tym dośrodkowaniu. Ale szuta nie broni. Minimum 3 minutes.
Cristiano Ronaldo. Ronaldinho. Ben Yedder. Na piłkę, co z tego wyniknie? Znakomita sytuacja! Zrożnego, krótko, do czekającego kolegi. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Bramkarz pewnie łapie piłkę. Prowadzenie 4-0. Jednostronny spektakl w tej pierwszej połowie. Nie bez przyczyny skupiamy uwagę na tym zawodniku. Jest chyba najlepszy na boisku. Istotnie, fantastycznie wszedł w dzisiejsze spotkanie. Pokazuje się do gry, jest aktywny. Nie stoi w miejscu, co ładnie nam tu realizator zaprezentował. Proszę tylko... Pierwsza połowa meczu była bardzo jednostronnym widowiskiem. Ale jeszcze nie przesądzajmy o wyniku. Jak wiemy, piękno futbolu polega na tym, że jest nieprzewidywalne. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Bruno Fernandes słynie z dokładnych podań i nie inaczej jest dzisiaj. Świetny przegląd pola. Zawodnik dostaje prostopadłe podanie. I jest bramka. Ale świetnie posłał teraz piłkę w dolny róg. Bardzo trudny do obrony strzał. Pięknie wycelował piłkę. Brawo, oszukał obrońców i będzie szansa. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Nieporozumienie i strata piłki. Mbappé! Niewiarygodne, udało mu się obronić. Wygląda na to, że zrobił to niechcący. Bruno Fernandes, Wijnaldum, Raul Jimenez. Nicola Pepe, no może coś z tego będzie. Rozpoczynają kontratak. Mieli tam trochę miejsca, ale rywale dobrze się ustawili. Ryan Fraser. Nie jest sam, ale czy zdecyduje się na podanie? Niestety niecelnie. Jeśli chcą zmniejszyć stratę, muszą być skuteczniejsi. Bruno Fernandes. Fabian Schär. Mondi. Wijnaldum. Aubameyang. Raul Jimenez. Ale szpech. Piłka ląduje wprost u przeciwnika. Neymar. Neymar. Prostopadle. Mbappé. Uciekł obrońcom. Piłka ląduje w bramce. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Nie z piłką na bramkę. Kilku graczy również poszło za tą akcją. Wijnaldum. Mendy. Wijnaldum. Strzelają bramkę, choć nie daje im to nadziei na korzystny wynik. Ale choć przegrywają wysoko, walczą do końca. 5-2. Wysokie i w pełni zasłużone prowadzenie.
No, strzelili bramkę, ale nie zmienia to faktu, kto wygra to spotkanie. Choć teoretycznie, dopóki nie zabrzmi końcowy gwizdek, wszystko jest możliwe. Ta bramka może im na chwilę doda skrzydeł, ale nie sądzę, żebyśmy byli świadkami jakiejś niespodzianki. Mogą teraz skarcić rywali. Czy Neymar ma szansę? Tak, piłka w siatce, ładne wyjście. Z kontrą i kapitalne wykończenie. Linia obrony była bezradna. Wszystko wydarzyło się w kilka sekund. Czeka nas zmiana zawodników. Zawodnik już poderwał się z ławki rezerwowej. Dobrze przesuwa się z piłką. Bruno Fernandes. Wijnaldum. Bruno Fernandes. Wijnaldum. Ryan Fraser. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Jest szansa na kontratak. Dobrze, wbiega na wolne pole. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Neymar, Mbappé. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Cristiano Ronaldo. Co teraz wymyśli? Ronaldo w polu karnym. Świetnie zablokowane uderzenie. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Piqué. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Mbappé. Wijnaldum. Mogą ich teraz skontrować. Nicolas Pepe. Pierre-Emerick Aubameyang. Wijnaldum, Fabian Schär, Volker, Bruno Fernandes, Aubameyang, Raúl Jiménez, wyciągnięty jak... Struna sięgnął piłki. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Nieudana ta interwencja obrony. Zagrożenie wciąż nie minęło. Zmarnowana okazja strzelecka. Jeśli tak będą atakować, nie dadzą rady dogonić rywali. I pozostaje 8 minut do końcowego gwizdka sędziego. Myślę, że dla obu drużyn to spotkanie mogłoby się już zakończyć. Raczej nie ma szans na odwrócenie losów tego spotkania. Jednostronny przebieg. Ryan Fraser. Wijnaldum. Pierre-Emerick Aubameyang. Bardzo ważny teraz przechwyt w obronie. Mogło być szalenie groźnie. Brawo! Oszukał obrońców i będzie szansa. Proszę i mamy bramkę! Taktyka z wysokim pressingiem się opłaciła. Wymagało to sporo pracy, wielkiej dyscypliny, ale jest efekt. Najpierw w postaci zdobytej piłki, a potem groźnej akcji i bramki. Oglądając powtórkę, można powiedzieć, że znakomicie wyczuł to i bezbłędnie wykorzystał. Tak, przeczuł niefortunną interwencję bramkarza i odpowiednio zareagował. Wznowienie od środka, tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Wiadomo było przed spotkaniem, że nie będzie to zacięty mecz, ale liczyłem, że przeciwnik podejmie jednak walkę. Sam zapał to za mało. Różnica klas jest ogromna. Fenomenalnie Ibrahimović. Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. No i mamy jeszcze mocny akcent na zakończenie. Nie dali dziś żadnych szans rywalom. Dobitnie to podkreślają na koniec. Dobili przeciwników tą bramką w doliczonym czasie. Przy takim prowadzeniu to naprawdę nie ma już znaczenia, ale odnotujmy dobre zachowanie strzelca i piękny gol.
Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Sędzia po raz ostatni gwizdnął w tym meczu. Fantastycznie.